Celem pikników naszych corocznych jest integracja środowiska pieczy zastępczej, wychowanków domów dziecka oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego. Na terenie całego powiatu legionowskiego jest ponad 130 rodzin zastępczych. Są to rodziny spokrewnione, niezawodowe i zawodowe, a dzieci w tych rodzinach umieszczonych jest około 300. Rokrocznie na terenie powiatu legionowskiego jest ponad 15 umieszczeń w pieczy zastępczej i instytucjonalnej i rodzinnej. Są to dzieci zazwyczaj z rodzin, które mają trudną sytuację bytową, osobistą. Są to też również dzieci wymagające specjalistycznej opieki, bo wśród naszych dzieci zdarzają się też dzieci niepełnosprawne. Rozwój rodzinnej opieki zastępczej to ważny obszar działalności powiatu legionowskiego. Zajmuje się tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które na co dzień wspiera rodziny zastępcze w wykonywaniu ich bardzo ważnej i trudnej misji. Bardzo chcemy, aby wszystkie dzieci, które nie mogą wychowywać się ze swoimi rodzinami naturalnymi, mogły wychowywać się w środowisku rodzinnym, najbardziej zbliżonym do rodzinnego. I rodziny zastępcze z powiatu legionowskiego właśnie takie warunki dla tych dzieci najbardziej potrzebne. Tworzą, z czego się bardzo cieszymy. I pierwsze cięcie zostało. Brawo, brawo! Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo. Jeżeli chodzi o dzieci, no to dzieci bardzo, bardzo zadowolone są z takich imprez. A wiadomo, że wszystko, co dla dzieci jest miłe i dla nas, rodziców. My jesteśmy dość młodą rodziną zastępczą. Rozmawiamy tutaj z rodzicami, którzy już są kilkanaście lat rodzicami i jak najbardziej udzielają nam tutaj wskazówek. Żeby zostać rodzicem zastępczym, przede wszystkim trzeba mieć motywację do pełnienia tej funkcji, ukończyć szkolenie, posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe, również stałe źródło utrzymania, nie być osobą karaną, no i przede wszystkim mieć wielkie, otwarte serce dla ludzi i dla dzieci. Trzeba być po prostu człowiekiem dobrej woli.